Robot, który sam myje okna, lustra, szyby, a nawet płytki łazienkowe. Czy to nie brzmi wspaniale? Dzisiaj przetestuję dla Was jeden z najtańszych robotów. Sprawdzę, czy to urządzenie jest bezpieczne, a przede wszystkim faktycznie użyteczne. Zapraszam Cię na moją recenzję myjki do okien Liquitrux HCR10. Witam Was na moim kanale. Między innymi z uwagi na Dzień Matki zainteresowałem się robotem myjącym okna i znalazłem ciekawą ofertę, bo to robot, który kosztuje mniej niż 500 zł. A z moim kodem rabatowym, który jest w opisie tego filmu, zapłaci za niego nieco ponad 440 zł. Według specyfikacji prezentuje się dość wspaniale, bo jest niewielkich rozmiarów, ma ultradźwiękowe rozpylanie tego naszego płynu do mycia okien lub samej wody, a poza tym dużą moc sącą. Roboty innych firm o podobnych parametrach kosztują nawet 1500 zł. Dlatego ja zdecydowałem się na tą myjkę automatyczną i zobaczmy, co w cenie poniżej 500 zł otrzymamy w zestawie. Bo zapowiada się jak na tą cenę dość spory zestaw, zwłaszcza jeżeli chodzi o zapasowy moped. Instrukcja obsługi niestety nie jest w języku polskim, ale sama obsługa tego robota jest dość prosta. Mamy oczywiście naszą myjkę, wykonana z plastiku, ale w dotyku bardzo dobry plastik. Mamy linkę zabezpieczającą dosyć długą oraz specjalnie mocowanie do naszego zasilacza na wkręt, tak żeby nam się nie wypiął podczas mycia. Tu mamy zbiorniczek na nasz płyn do mycia okien lub samą wodę i do tego oczywiście specjalną buteleczkę, przez którą wlewamy ten płyn do naszego robota. Spryskiwacz może działać automatycznie, albo możemy go pilotem ręcznie uruchomić w danym momencie. O tym będzie jeszcze za chwilkę. Linka zabezpieczająca jest naprawdę długa, a ja ściągłem ten karabinczyk, bo jej nie zakładam. Nie chcę, żeby mi rysowała szyby czy też okna. W zestawie mamy aż 4 obręczy, na które nakładamy nasze mopy i aż 10 mopów. Dodać trzeba, że te mopy są dwustronne. Więc teoretycznie mamy 20 dobrej jakości mopów. Nakłada się je dosyć prosto na obręcz i całość w prosty sposób na zaczepy dopinamy do naszego robota. Oczywiście mamy też dobrej jakości zasilacz, który ma przewód aż 4-metrowy. Do tego jeszcze przewód zasilający 1,5 metra, więc razem mamy prawie 5,5 metra. Łączenie jest zabezpieczone nakrętką, dlatego nie wypnie nam się podczas mycia. Ale tu też uwaga, nie obawiajcie się. Ten robot ma swoją wewnętrzną baterię, która wytrzyma 20 minut. I nawet gdy nam prądu w domu braknie, robot bezpiecznie będzie trzymał się okna. W zestawie również otrzymujemy pilot wraz z bateriami. Choć do korzystania z tej myjki nie potrzebujemy w ogóle pilota. Górne przyciski są do trybów automatycznych, a te środkowe to ręczne sterowanie. Dolne zaś to kontrola spryskiwacza, czy ma działać w trybie automatycznym, czy też ręcznym. To znaczy w danym momencie włączymy sobie natrysk. Przed zakupem na filmach ten robot wydawał mi się znacznie większy niż jest w rzeczywistości. Jego rozmiar jest bardzo kompaktowy, a mopy wykonane z dobrej jakości materiałów. Zobaczmy zresztą, dlaczego tak dobrze trzyma się okien. Bo to była moja największa obawa. Czy on przypadkiem nie odpadnie, nie rozczaska się lub nie zrobi jeszcze komuś krzywdy. Po wielu testach, dzięki tym dwóm silnym wentylatorom, śmiało mogę powiedzieć, że ta moc ssania jest na tyle duża, że myjka nie odpada, czy to z lustra, czy to z płytek łazienkowych, czy też z innych szyb. Dostałem ją z magazynu z polskiego, także dostawa bardzo szybko, w 2 dni myjka była już u mnie. Ale najważniejsze pytanie, czy radzi sobie z myciem okien? I tu zrobimy sobie taki ekstremalny test, to znaczy się pobrudzę swoje okno musztardą, to troszkę przypomina ptasie odchody i zobaczymy, jak z tym myjka sobie poradzi, bo naprawdę jest to duże zabrudzenie. Uruchamiamy teraz automatyczne czyszczenie i zobaczmy, czy da radę z tą musztardą. Tutaj mała uwaga, bo w instrukcji obsługi przeczytamy, że gdy mamy bardzo zabrudzone okna, nie powinniśmy uruchamiać tego automatycznego spryskiwania szyb. Najpierw powinniśmy włączyć mopa na sucho, żeby zdjął cały piasek czy zabrudzenia największe z okien, a dopiero potem uruchomić automatyczne spryskiwanie. Jak na razie mamy trochę rozmazane,
musimy pilotem się wspomagać, żeby kierować ją, bo tu jednak było dosyć duże zabrudzenie. Niektórzy też doradzają, by spryskać okna zwykłym spryskiwaczem do mycia szyb. Ale tutaj pamiętajmy, jeżeli przesadzimy, będziemy mieli smugi na oknach albo będziemy musieli ponownie umyć te okna suchymi mopami. Standardowej wielkości okno balkonowe myje się około od 7 do 10 minut, chyba że robimy to dwukrotnie, wtedy zajmie nam to troszeczkę dłużej. Ja w moim przypadku tej musztardy oczywiście musiałem odwrócić nasze mopy na drugą stronę i ponownie włączyć, bo jednak umówmy się, musztarda to tłuste zabrudzenie i dość niestandardowe. Nie będę Was zanudzał 10-minutowym myciem musztardy. Mam też wiele innych testów. Dlatego dodam na koniec, że poradził sobie z tym całkiem dobrze. Oceniam na 4+ i przejdźmy do kolejnych testów. Oczywiście ten robot nie umyje nam ramy okiennej, ale i tak dużo ułatwi nam życia, bo możemy spokojnie w międzyczasie gotować obiad, pracować sobie, a robot za nas umyje okna. Jak zakończy pracę, zatrzymuje się na środku i czeka na wyłączenie lub na przeniesienie go w inne miejsce. Możemy go używać praktycznie na wszystkich powierzchniach, ale ściennych. Czy to będzie lustro, czy to płytki. Podłogi nam nie umyje, bo będzie obkręcał się wokół kabla albo tylko i wyłącznie koło własnej osi. Do mycia podłóg mam świetny robot sprzątający, odkurza i mopuje. Link w opisie do mojej recenzji. Myjąc na przykład płytki łazienkowe, gdzie nie ma ramy końcowej, tak jak jest to w oknie, czy nie ma zabezpieczenia, musicie uważać, bo raz na 5 razy zdarzyło się, że koło robota wyszło poza ścianę i niestety straciło przyczepność. Robot zaczął się suwać w dół. Ja nie używam zabezpieczenia, więc wtedy upadek robota byłby pewny. Sterowanie pilotem jest przydatne, natomiast ja je używam tylko i wyłącznie, jeżeli w danym miejscu mam większe zabrudzenie lub muszę szybko robota wycofać, bo na przykład chciałby wyjechać poza balustradę. W przeciwnym razie korzystam tylko i wyłącznie z sterowania automatycznego, te do góry, a następnie w bok i robot czyści, kierując się w dół. Za chwilę pozostawię Was z testami z podkładem muzycznym, dlatego już teraz przechodzę do podsumowania. Początkowo byłem bardzo sceptyczny, myślałem, że to kolejny gadżet, kolejna zabawka, ale okazało się, że ten robot naprawdę dobrze myje okna. Czasami musimy najpierw na sucho go włączyć, a następnie całe okno jeszcze raz z tym automatycznym natryskiem. Wtedy okno mamy naprawdę czyste. Oczywiście to chwilę trwa i z pewnością ręcznie myjąc okno zrobimy to znacznie szybciej. Ale co w sytuacji, kiedy mamy bardzo długie okno i musielibyśmy je myć z drabiny? Co w sytuacji, gdy osoba starsza ma ograniczone ruchy dłońmi? Co w sytuacji, gdy nie mamy czasu? Włączając robota, możemy spokojnie zająć się swoją pracą, a on za nas zrobi całą robotę. Z pewnością dłużej to trwa, ale jednak bez naszego wysiłku. Dlatego ja naprawdę polecam tego robota. Umyłem już wiele okien, wiele szyb. Nigdy mi nie spadł, nigdy nie zawiódł, pracował bez przerwy przez ponad 1,5 godziny i też się nie zaciął, to duży plus. Przewód zasilacza jest bardzo długi, podobnie jak winka zabezpieczająca, której ja szczerze nie używam. Robot na pewno przyda się czy to w wieżowcach, czy to w firmie, czy to w mieszkaniu prywatnym i nie tylko do mycia okien, ale również do dużych szyb, czy też łazienek, płytek łazienkowych i pryszniców. Jasna sprawa, że rogów okiennych nam nie umyje, ale łatwiej nam przetrzeć sam róg wielkości pół paczki zapałek niż umyć całe okno. Pewnie 1500 zł za niego bym nie dał, ale 450 to jest cena uczciwa, zwłaszcza że obecnie usługi mycia okien są znacznie droższe. Mamy gwarancję, przesyłka dociera z polskich magazynów dość szybko, mamy zapas mopów i ja szczerze uczciwie polecam. Jak macie dodatkowe pytania, śmiało zadajcie w komentarzach. Na pewno każdemu, kto subskrybuje mój kanał, odpiszę najszybciej jak to możliwe. I zachęcam do zapoznania się z innymi moimi recenzjami, w tym odkurzaczu Dyson, robota sprzątającego za 1400 zł, który nawet mopuje, czy też innych użytecznych gadżetów elektroniki, która jest dostępna na moim kanale. Serdecznie jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Cześć.